Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj Edzio tutaj kultywatoruje pole, osusza je, przygotowuje pod wysiew faceli. Tam jest wesoło, bo są urodziny. Jakiś dzieciaczek ma i tak przed chwileczką tutaj z Agnieszką, która stoi za kamerą, mówimy, idziemy na torta, idziemy na kawę. Pewnie by nas nie wygonili. Tutaj jest fajne takie stanowisko. Jest lasek olchowy. Zrobili tutaj właśnie paintballa, tu się odbywają urodziny, różnego rodzaju imprezy. Ale dzisiaj chciałam Wam pokazać bardzo ciekawą sytuację. Zobaczcie, ile tutaj jest bocianów, ile jest szpaków i kosów, ptaków jest naprawdę dużo. I tutaj zobaczcie, jak rolnik jest bardzo ściśle związany z przyrodą i z naturą. Jak orka wpływa nawet na rozwój tych ptaków. Teraz jest taki troszeczkę czas nagonki na orkę. Orać, nie orać. Jeżeli nie orzemy, wszystkie robaki, szkodniki, nornice rozmnażają się, bo one nie są tępione. No jak mają być tępione, jak ta ziemia jest nieprzewrócona? Jeżeli ziemia się przewraca, robaki, które są na takiej głębokości pod powierzchnią ziemi, zostają wyrzucone, czy tak jak tutaj jest kultywatorowanie. I ptaki instynktownie wiedzą, że ruszona ziemia stanowi pożywienie, stanowi żywność, że one mogą się najeść dosyta. I tutaj ostatnie lata u nas się tych takich no, nornic, tego wszystkiego naplęgło, bo były lata suche. Też żeśmy tutaj te zabiegi na polach pielęgnacyjne oszczędzali, można tak to nazwać, ze względu na to, żeby nie osuszać tej ziemi, bo jednak orka, kultywatorowanie, bronowanie tą ziemię, wierzchnią warstwę osusza. W tym roku jest tak, że te ziemie tutaj były pod wodą, napite są i raz, że my to osuszamy, a dwa, korzystamy z tego, że możemy pozwolić sobie na większą ilość tych zabiegów, właśnie pozbywamy się tych robaków, które tutaj są w hurtowych ilościach. Zobaczcie, jak one co chwilę chodzą i zbierają. Trzy pary bocianów, sześć sztuk. One gniazdują na chlewicach i przylatują tu. Mają chyba bardzo dobrze wyczulony słuch, bo jak tylko Edziu wyjedzie na pole i zacznie orać, one się dosłownie w ciągu 15 minut pojawiają, jak również wszystkie te ptaki. Pliszka siwa teraz tutaj dołączyła tak, jeszcze do nich. No, pięknie, piękne przedstawienie. Bociany widać, bo one są biało-czarne i ta biel się odbija, ale gorzej już z tymi czarnymi ptakami, zlewają się z tłem ziemi i tutaj jest mało je widać. Także słuchajcie, orka od zawsze była podstawą uprawy ziemi i ludzie nie orali dlatego, żeby tej ziemi szkodzić. Orka ma na celu raz spulchnienie gleby, przewrócenie jej partiami, pozbycie się właśnie nagromadzonych przez cały sezon szkodników, typu właśnie jakieś tam pędraki, nornice, drutowce czy inne dziadostwo, które później męczy nasze plony. Tutaj, gdzie przed chwileczką było kultywatorowane, chcemy posadzić dynię. Mam dosyć sporo odmian i bezłuskową, i olbrzymkę, i jakieś takie ozdobne, i makaronówki takie zwykłe, paszowe dla bydła. No i tutaj będziemy to wysadzać. I teraz właśnie Edziu wysiewa już facelię. Facelię nie siejemy tutaj na plon, żeby go zbierać, tylko dla pszczół. Ona zakwitnie, pszczoły pozyskają nektar, ptaki później będą miały nasionka, no i resztę wszystko później się stależuje, przeleci się tutaj właśnie talerzówką, wymiesza z ziemią i ona jeszcze raz wyda plon, bo facelia, tak jak gorczyca, ma bardzo szybki wzrost. Ona w przeciągu 3 tygodni od wschodów zakwita i także no jest szansa, że nawet i 3 razy tutaj będzie kwitnąć. Będą pszczoły miały pożytek. I tutaj niby było tyle deszczu, a zobaczcie, jak się już zaciągnikiem kurzy. Oczywiście na piasku, bo tam, gdzie dołki,
no to jest jeszcze wilgoci, takiego kurzu nie ma. Tutaj też teraz bardzo dobrze widać, jak to pole wygląda, gdzie jest pole dobre, gdzie jest niestety tylko szczery piasek. Tu, gdzie to jasne, to jest piach i jeżeli przychodzą już takie dni upalne, słoneczne, gdzie ta temperatura jest dosyć wysoka, to tutaj zawsze wypala i wypalało od kiedy tylko pamiętam, a tam dołkami, no to ziemia jest taka ciemna, ona jest dobra i naprawdę bardzo ładnie rodzi. Tam rodzice zawsze mieli kapustę, ogórki na tych właśnie takich ciemniejszych areałach, czy chociażby tutaj i bardzo, bardzo pięknie się rodziło i rodzi się po dzień dzisiejszy. No, ziemia jest w dobrej kulturze utrzymana, to i rodzi. A bociany przeniosły się teraz na drugą stronę, bo tam też było kultywatorowane i chodzą i wybierają tutaj wszystkie robaki, wszystkie takie, widzę co chwilę, że gdzieś tam chyba jakąś nornicę złapały, bo miały coś takiego dużego, czarnego. Będzie ich o kilka mniej. Edziu tutaj sieje facelię. Ziemia jest mimo wszystko ruszana i bociany z powrotem pojawiły się tutaj po tej stronie, ale dosłownie w hurtowej ilości one przylatują tutaj ze wszystkich stron. Patrzcie, ile ich teraz jest. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, dwanaście, sześć par bocianów już tutaj jest i chodzą po polu, zbierają robactwo i wszelkiego rodzaju szkodniki po naszym polu. Ależ dzień dzisiaj szybko leci. Nie wiem, kiedy te godziny umykają. Jest już po południu. Edziu posiał facelię, posadził dynię. Ja tutaj poobhakiwałam międzyrzędzia, bo warzywa bardzo ładnie wzeszły po tym deszczyku, który był kilka dni temu. Buraki rosną w szalonym tempie. Zobaczcie, jakie one już są. Niedawno, kilka dni temu pokazywałam, jak one po deszczyku zaczęły wychodzić, a tutaj jakie duże warzywa. No i niestety ziele też tutaj było zielono, zielona łąka. No i tak sobie przeszłam, bo dzisiaj pogoda jest bardzo ładna. Niebo jest, zobaczcie, jakie teraz jest przepiękne. Te chmury na tym błękicie wyglądają po prostu no, zachwycająco. I to sprzyja takiemu przehakaniu wstępnemu, bo to wszystko zielsko zsycha. Tutaj w międzyrządkach widzicie, jak jeszcze wygląda, i tak tutaj było wszędzie. Jedna zielona łąka. Tu pietruszka wschodzi, bardzo ładnie mi powschodziła. Bałam się o nią okropnie, że późno, że to, bo generalnie najlepszym siewem jest luty, nawet styczeń, jeżeli jest taka możliwość. No tutaj stała woda na tych polach i nie było możliwości. Wysiewałam ją jakieś 2 tygodnie temu, 2,5 tygodnia w mokro i później przyszedł taki delikatny deszczyk po siewie i ona mi wyskoczyła zaskakująco szybko. Tutaj już zaczęłam wypielać sobie właściwie rządki z grubsza, bo jak poczekam jeszcze kilka dni, to słuchajcie, będę tutaj plackiem leżała. No i cebulka to już w ogóle pięknie mi tu powschodziła. Dalej są ogórki, też powschodziły pod agrowłókniną, to powiem wam, że aż strach zaglądać. Ziele, ogórki rosną pięknie pod nią, bo jest ciepło, ale ziele niestety też. Cały dzień dzisiaj na polu robi się bardzo przyjemnie, bo pogoda jest odpowiednia do takich polowych prac. Nie jest ani za zimno, ani za gorąco. Słoneczko razem z chmurami na przemian tutaj wychodzi i naprawdę przyjemnie się robi. Człowiek się nie męczy, ale wszystko wokoło pyli. To pola pyli, trawy już kwitną i pylą. I powiem wam, że leci mi z nosa na okrągło, mam katar.
kicham, kaszlę, bo mnie i w gardle drapie, policzki mnie pieką, usta mnie pieką, ciało mnie swędzi. No czas dla alergików jest po prostu ciężki, no ale taki jest czas i trzeba to przeżyć bez narzekania i większego marudzenia. Tutaj mam zrobioną gnojówkę z Bonatu, nastawiłam sobie ją tydzień temu, no i teraz jest dużo zapytań, co to jest Bonat. Bonat to jest już taki gotowy komponent zawierający w swoim składzie wrotycz, który działa odstraszająco na robaki, zawiera również obornik i zawiera kompost z humusem, także raz, że on działa odstraszająco na robaki, dwa, działa również jako nawóz na nasze rośliny ze względu na to, że zawiera obornik, humus i kompost. Jest to w takiej formie sieczki. Tak jak kiedyś robiło się sieczkę dla zwierząt, cięło się tak samo i to jest. Te wszystkie zioła są sproszkowane, tutaj Wam pokażę, bo jest dużo zapytań o to. Pachnie jak taki obornik przekompostowany. Oj, bo mi się tu wysypie. Tak to wygląda. Sproszkowane to jest, delikatne tutaj wiatr, jak dmuchnie, to wszystko się rozlatuje. Można to kupić w ogrodniczych, chociaż powiem tak, jest dosyć duży brak Bonatu. Wiem, że jest go bardzo ciężko kupić. Niestety w tamtym roku wiele osób się skarżyło, no narzekało, że nie idzie tego kupić. Faktycznie ja gdzieś odnalazłam numer tutaj ze znajomymi do producenta, okazało się, że wszystko z hurtowni zostało, z magazynów zostało wymiecione i nie ma. W tym roku też wiem, że już są braki. Ja to kupiłam u nas w ogrodniczym w Demnie i tak naprawdę Bonat poznałam 3 lata temu, poleciła mi go właśnie pani Różyczka z ogrodniczego w Demnie. Pozdrawiam tutaj panią Różyczkę. Dlaczego Różyczka? Nie ma tak na imię, ale ta pani kochała róże. Jakie ona sprowadzała róże do swojego sklepu, to nawet nie macie pojęcia. I dlatego została panią Różyczką. Ona mi poleciła to, bo wiedziała, że ja tak naturalnie wszystko uprawiam i mówi, że to jest świetny środek dla mnie i rzeczywiście jest świetny. Tutaj szczerze go polecam. Tak wygląda. Także Bonat polecam Wam naprawdę szczerze, bo jest on bardzo dobrym preparatem, bardzo dobrą gnojówką. My z Edziem na polu, a tymczasem Agusia uskutecznia tutaj szklarniane rewolucje. Aga dzisiaj cały dzień w szklarni powyplewiała. Widzieliście na poprzednich odcinkach, jakie to było zarośnięte. Pelargonie wyplewione. Tutaj powyplewiane. Moje kwiatuszki wyplewione. Nasze kwiatuszki. Nasze. Pomidorki pooplewiane. Wszystkie liście pousuwane, te dolne. Tutaj też masz... No widzę, poprzestawiane, bo tutaj była papryka, ale papryka jest już też przesadzona, więc tu się zrobiło miejsce. Narobiona kobieta. Nikt się już nie dostanie. Nawet truskawki wyplewiła. Kwiatki też. Kwiatki też. No. Dzień dzisiaj mieliśmy wszyscy naprawdę pracowity bardzo. Dosyć, no, ale pozytywnie. Ja jestem bardzo, bardzo pozytywnie nastawiona na ja ten też. Czas. Dzień upłynął pracowicie. Ale tak naprawdę jesteśmy szczęśliwi. Bardzo. Ty na polu, ja tutaj. Nie? Pracy no. Dużo było wykonane. Dzień ciężki i to jeszcze nie jest koniec, bo jeszcze idziemy w domu ogarnąć. No i co? No, na dzisiaj to będziemy się z Wami żegnać. I nie wiem już nawet, co mam powiedzieć. Albo ja powiem. Ja życzę wszystkim wszystkiego dobrego przede wszystkim. Przede wszystkim zdrowia, żebyście też mieli takie chęci jak my do pracy. I to jest najważniejsze. I to daje zadowolenie tak naprawdę. Człowiek czerpie siłę z tej natury, nawet z tej pracy. Tak jak mówiłam na polu, że to daje po prostu taka pogoda jak dzisiaj. Tak, przede wszystkim jest sprzyjająca. Truskawki jadłaś! No jadłam! A jak się? Szczerze mówiąc, nie ma ani jednej, sorry. Dzwonimy za chwilę do pani Joli Wawrzyniakowej.
Oni mają plantację truskawek i mają przepyszne truskawki. Ty jeszcze nie miałaś nie, okazji. Nie, miałam okazji. Jeść ich truskawek. Odmiany, jakie chcesz. Teraz pierwsza, nie wiem od jakiej, pewnie będzie flair albo może rumba. O, dzwonimy zaraz. Wątpię, czy już są, ale wiem, że oni agrowłókninują. Może no i tym miłym akcentem. Będziemy się z wami żegnać i idziemy dzwonić po truskawki. Tak, i życzymy wszystkim wszystkiego dobrego. Do następnego, kochani.